Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Szydzik, jestem asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od października 2023 roku, a zatem od początku bieżącego roku akademickiego, Uniwersytet Gdański ma zaszczyt gościć wyjątkową osobę w związku z projektem, jakim są katedry imienne. Ze mną pani profesor Hanna Suchocka, były prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, a także honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani, bardzo miło państwa powitać. Projekt katedr imiennych na Uniwersytecie Gdańskim zakłada, że każda z katedr ma swojego patrona, związanego w sposób szczególny z Uniwersytetem Gdańskim oraz określoną dziedziną nauk. Co roku kierownictwo nad tymi katedrami imiennymi mają obejmować wybitne osobistości świata nauki, polityki, czy też szeroko pojętego życia społecznego. I na początku bieżącego roku akademickiego pani profesor zgodziła się objąć katedrę imienną w dziedzinie nauk społecznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czy w związku z tym pani profesor mogłaby opowiedzieć o przedsięwzięciach, zarówno tych zrealizowanych, jak i też tych planowanych w związku z objęciem katedry imiennej? Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie był to wielki zaszczyt i nie spodziewałam się takiej propozycji. No, nie miałam wiele czasu do namysłu, ale wydawała mi się ona tak atrakcyjną, że zdecydowałam się objąć na rok tę katedrę, tym bardziej, że ona w takim szerszym wymiarze jest rozumiana jako katedra europejska, katedra, która ma dotykać problemów, które są wspólne dla naszej europejskiej tożsamości. I tak ją traktowałam i z takim zamiarem tę katedrę zamierzam przez ten rok jakoś kontynuować czy prowadzić, bo to trudno powiedzieć, rok jest krótki. Byłam też w związku z tym bardzo zadowolona, usatysfakcjonowana, kiedy mogłam mieć wykład inauguracyjny na Wydziale Prawa, który właśnie tych zagadnień dotyczył, prawda? Dotyczył tej europejskości, dotyczył prawa w szerszym wymiarze. Nie tylko prawa danego kraju, ale właśnie prawa, które jest osadzone w korzeniach europejskich, które jest osadzone w szerszym wymiarze europejskim. I to był mój wykład inauguracyjny. Następnie kolejny wykład, to też na zapotrzebowanie uczestników, bo też staram się nie narzucać tych wykładów, tylko pytać, co ewentualnie jest i byłoby przedmiotem zainteresowania. Kolejny wykład mój dotyczył problemów dyplomacji współczesnej, a zwłaszcza takich szczególnych podmiotów jak Stolica Apostolska i dyplomacja Stolicy Apostolskiej i dyplomacja Unii Europejskiej, bo to są takie inne podmioty aniżeli poszczególne państwa. Także to było także, jakby można powiedzieć, kolejne moje działanie w ramach tej katedry. Natomiast wydaje się, że najważniejszym przedsięwzięciem jest zorganizowanie konferencji, prawda, którą w ramach tej katedry zamierzamy zorganizować w kwietniu i sądzę, że to będzie ważne wydarzenie, ta konferencja naukowa o charakterze międzynarodowym. No właśnie, wspomina pani o tej konferencji naukowej i znamy już jej tytuł. Jest to Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego. Skąd się wziął pomysł na taką tematykę? To jest właśnie bardzo trudna tematyka. Ja muszę powiedzieć, zastanawiałam się, co można zaproponować na temat konferencji w ramach tak pojętej katedry, prawda? Że jest to katedra europejska, katedra zarazem, która ma jakby zajmować się problematyką, jak już wspomniałam, tego związku prawa wewnętrznego i prawa międzynarodowego. Ponieważ bardzo często ostatnio w polityce, ale słyszymy też w różnych innych debatach o tym standardzie prawnym, różnie go rozumiemy. Z tego względu uznałam, że będzie ciekawe, jeżeli zorganizujemy właśnie konferencję stricte naukową, a nie polityczną, gdzie nie będą politycy dyskutować tylko i wyłącznie, bo czasami te pojęcia są dosyć płynne, stosowane przez polityków, tylko właśnie specjaliści z prawa, i to prawa i międzynarodowego, konstytucyjnego, europejskiego, zastanowią się nad tym, jak rozumiemy w tym momencie ten standard,
czym on jest, co należy do istoty standardu europejskiego. Po prostu postawimy szereg pytań, nawet badawczych, na które będziemy też w miarę starali się podczas tej konferencji odpowiedzieć, ale nie zakładam, że ta konferencja da nam gotowe odpowiedzi na wszystko, prawda? Ona otworzy, jakby można powiedzieć, też pewien szerszy temat. Dla mnie jest niezwykle ważne, że udział w tej konferencji zapowiedzieli już, czy wyrazili zgodę przedstawiciele właściwie wszystkich praktycznie uniwersytetów w Polsce, także to jest bardzo ważne. No i drugi wymiar, będzie też reprezentowana Komisja Wenecka, także jest to właściwie konferencja organizowana przy dużym współudziale Komisji Weneckiej. Chyba po raz pierwszy takie wydarzenie będzie miało miejsce w Polsce. I to już wszystko niedługo w Gdańsku pod kierownictwem pani profesor. Ale z tego, co wiem, to nie tylko konferencja, ale także są pewne jeszcze plany publikacyjne, zarówno pokonferencyjne, jak i też niezależne od konferencji. Czy mogłaby pani profesor coś o tym więcej powiedzieć? Owszem, oczywiście tak jest też, że robimy konferencję, ale nie chcemy tylko na tym zakończyć, bo ma, jak już powiedziałam, ta konferencja stanowić pewien wkład, pewien materiał dla naszych dalszych prac i dlatego istotne będzie, że po tej konferencji ukaże się publikacja. Publikacja wszystkich tekstów, które były wygłoszone, ale ona będzie także i szersza, dlatego że można będzie też opublikować w tym zbiorze inne teksty, nawet te, które nie zostały wygłoszone, ale które są związane z tą tematyką. Także mam wrażenie, że ten, jakby można powiedzieć, zeszyt, ten wolum pozostanie jako takie świadectwo tego właśnie, tej katedry prowadzonej przeze mnie. A poza tym także no, jest pewna współpraca z gdańskimi studiami prawniczymi i tutaj już mogę powiedzieć wespół z panem profesorem Sykuną. Redagujemy numer, który ma też zajmować się kwestią praw człowieka, gwarancji w takim współczesnym wymiarze, z nowego spojrzenia na te zagadnienia. Cały zeszyt będzie temu poświęcony i także już mamy bardzo zgody bardzo ciekawych autorów z różnych uczelni i także zagranicznych autorów. Także myślę, że te dwie publikacje w perspektywie będą, jakby można powiedzieć, no takim swoistym, jak już powiedziałam, dowodem na istnienie tej katedry. Tak, niewątpliwie i niewątpliwie na pewno obie publikacje będą swoistego rodzaju pamiątką, czy też pewnym śladem na kartach historii Uniwersytetu Gdańskiego właśnie po okresie pani kierownictwa katedrą imienną. Cóż mogę powiedzieć, bardzo dziękuję pani profesor i mam nadzieję, że do niedługiego zobaczenia w Gdańsku przy okazji kolejnych przedsięwzięć. Za miesiąc będzie kolejny wykład, prawda? Także tak. On będzie chyba na kolejny wykład będzie na Wydziale bodajże Nauk chyba Społecznych. Nauk Społecznych w marcu. W marcu. W marcu dokładnie za miesiąc. Dokładnie za miesiąc. Dokładnie. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani Profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję.